No siema, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. To a to Fejm musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek powiedział? No są osoby ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. To może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem czy to pierwszy raz, możliwość, żebyście się skonfrontowali. To powtórz swoje zarzuty do Nitrozyniaka tak, żeby on mógł odpowiedzieć. No to musiałbym puszczać jeszcze raz te materiały, które no nie chcę tutaj widza zanudzać. Dobra, ty chodzi znasz... o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na Donata, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? No, z pięć. No właśnie. Czyli kolejny raz. No ogólnie tak, bo to moje stanowisko jest takie, że może czas, który tam Jacek Murański poświęca na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach. Nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno, tą akcję. Podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która codziennie sobie mordę wyciera. Ale słyszę rozszerzony głosik, to bardzo, bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, więc nie udawaj, nie udawaj chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś się z ogromnym zainteresowaniem. Słyszę rozszczęsiony mocno tam pieluszki pewnie są już założone, mocno rozszczęsiony głosik. I trochę inaczej cię widziałem na tych streamach, tam jesteś taki apodyktyczny, tak rządzisz, tam tak wyzywasz. Dobra, tutaj masz mocno rozdygotany głosik. Ale dobrze, to pozwólmy, żeby Nitro się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do ciebie, zamiast kompromitować rodzinę na żywo, konkretnie. Ja właśnie pływam w Barcelonie. Ja to słowie, kompromitować. Dobra, konkretnie, użyłeś takiego sformułowania, ja nie bez powodu, bo ja jestem cierpliwy jak sem, co wielokrotnie podkreślam. Kurwa, stary, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tysięcy na YouTubie miesięcznie. Dookoła. Więc teraz tak, bo oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedziałeś, konkretnie cytuję, i to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10, Murański wobec milionów swoich widzów. Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie tyle ja, co moi wspólnicy. I niejako zobligowali mnie do tego, aby tę sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, o jakie posądzasz mnie niegodziwości konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, kogo miałeś wyjście na myśli, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. Wlewy, ja czyli powiedzieć? Te kroplówki. Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku Murańskim. Powiedziałeś, no ale właśnie powiedział, że ty też podobno korzystałeś z tego. Ja korzystałem. No powiedział, że Mateusz korzystał, że ty też tam bezsens. Podobno. Nie, w ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj podrzuca, o wlewach mówisz, nadajesz. Po pierwsze jest to nieprawda, co do zasady, żeby było jasne. Konkret. To będziesz miał okazję to wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na sytuację firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz, to bardzo dobrze. To jest bardzo dobra wiadomość. Gdzie, kurwa, będziesz, więc po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz? Teraz, nie mów, kurwa, teraz, jakąś, chłopcze, teraz, jakąś, teraz jakiś banał przypisujesz do bardzo poważnych zarzutów biznesowych. Bo ja nic nie słyszę. Chłopczyku, po pierwsze kłamiesz, po drugie do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych milionach odsłon, jakiegoś banalnego, nieprawdziwego przykładu nie używasz. Tak do mnie. Po trzecie w końcu mówiłeś o Jacku Murańskim, więc też Jacek Murański, pomijając to, że pierwszy wątek jest nieprawdziwy. Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Postaraj się troszkę. Ty wszystko rozumiesz. Dobra, ja będę Sergiej, ja będę tłumaczył. Jakiś Adderall na ADHD i dopiero ty wtedy... Kurwa, nie ma, Jacek pyta, czy to, jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? Dług jest. A, jest dług. No, że macie dług.
gościa od brednia, no brednia kompletna. Twierdzi, że brednia. Dobra, a teraz Nitrozyniak powiedział, żebyś nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop, ma już dzieci, jest zaręczony. Dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest tak, wiesz... To jest taki rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez emocjonalnie przed tym swoim komputerem. Tam się puszy, tam wezywa, tam życzy właśnie tam lży tych swoich rozmówców. Jednemu ale będzie, teraz mówisz, jednemu teraz będzie mówisz, gwałcił o mnie, matkę. Czy mówisz o sobie, bo robisz drugiemu, tak to, ale mówisz, ja mówię o konkretach, ja mówię o faktach. Kogo ja lżę? Ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają. W tej chwili też słyszę głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku, bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej. Nie wiem, ja powiem ci więcej. Siergiej, Siergiej, ciebie już nie ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma, no ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80. W Polsce ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej młodzieży. Ludzie opamiętajcie się. Ty chcesz go pozwać, o to, że powiedział, że twój syn ma dług? Nie, powiedział, że mój syn. Powiedział Jacek Murański. Rzucił taki no dobrze, to twierdzisz... Jacek Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, ale że ten pozew będzie na taką sumę, że on go puści z torbami biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadniony, oczywiście. Ja czyli uzasadniony, będzie uzasadniony, że przez to, że tak powiedział, że masz konkretne długi, straty, to ty potraciłeś tysiące, setki tysięcy. Straty, tak, zweryfikowane straty na wizerunku firmy, gdzie jestem wspólnikiem. Tak. To już przestaniesz się wydzierać? No. Można dojść do głosu? Tak. Bo to jest właśnie taka taktyka, kurwa, twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. Ale fakty. No te fakty są takie, kurwa, że od 3 miesięcy tym straszysz i nic nie robisz. Bo ty jesteś, kurwa, stand-uperem. Jesteś łysym, kurwa, stand-uperem. Masz 60 lat, kurwa, i jedyne, co osiągnąłeś, to krzyczenie, kurwa, na cage'ach i na konferencjach twojej mamy. Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie na żywo takie są oskarżenia, że jesteś łysym stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem. Powiedz po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60. To przygotuj się lepiej, bo mam lat 27, kurwa. Do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak jest, mniejsza różnica jest między 60 a 52, a między 27 no dobra, a 28. Rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no łysy, że tam macie jakieś długi, no Nitrozyniak twierdzi, że są jakieś tam. No ale ty twierdzisz, że nie ma. Bzdura, no to wiesz, a ja twierdzę Wardęga, równie dobrze można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No czy dobra, to jest, rozumiem. Polega na prawdzie? No nie, no chłopak bredzi, no bredzi. Nitro, a co sądzisz o tym, że Jacek... A co do zasady, mówił, że 6 miesiące czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko odstać. Kurwa, chłopcze, zamknij buzię i nie pomagaj sobie, to ciągle te przecinki używasz, KKK, bo wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język, to nie jest twój język, to nie jest twój język narodowy, więc rozumiem, że masz, nie masz takiej biegłości w języku polskim posługiwania się, ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo poważne źródła dochodów. Otóż ta ruska onuca zarabia na polskich dzieciakach 80 tysięcy dolarów miesięcznie. Chciałbym to wyjaśnić, bo tak, okej, rozumiem, że pozywasz Nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiałem o tym z Nitrozyniakiem, Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone przez siebie. Ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że... Dostarczył ich sam, chwalił, mam tutaj te dowody, pokażę ci też, bo już nie chcę... Okej, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia Rosjanką. Babcia jest z pochodzenia Rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego słowa. Bo była mowa tam na jednym pytania od widza. I na tej podstawie twierdzisz, że to jest rosyjska agentura? Jak na tej podstawie? On twierdzi. Ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze, mów. A obecne ziemi Polski, do kogo należały przed I wojną światową?
ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. No nie powiedziałeś nie próbuj wprost. Wybrnąć, tylko... Niemco, żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak a żyjący pod zaborem nie rosyjskim żyłeś, nie powiedziałby, że jest Rosjaninem. Kolejna, no nie brni, jesteś infantylnym moje... ignorantem, nie brni w absurd. A ty jesteś nie obraż tego absurdem. Nie ograsz tego. No dobra, absurdem. Ale nawet jeżeli ma jakieś w rodzinie obcokrajowców, czy to nie ma nic złego, tylko te. To ty go nazywasz rosyjskim agentem. Nie, ja go nazywam rosyjskim agentem po tym, co powiedział. W dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski, odpowiada oby tak. Nie ma niczego złego, że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka Niemca. No dobrze, to dajmy się mu teraz wytłumaczyć. Złego, ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że dajmy mu jest panem z Breslau i Polaczki mają przed nim dajmy mu odpowiedzieć. To jest wiele zarzut. Tłumaczy. Super. W tym kontekście. Tak, jest zarzut. Chłopcze, mów. Będzie teraz jak mantrę powtarzał. Nie mów do mnie, chłopcze, to po pierwsze. Chłopcze, a po drugie będziesz teraz jak mantrę, tak? Brakuje ci argumentów jak mantrę. Niczego mi nie brakuje. Będziesz cytował środki. Niczego mi nie brakuje. A daj teraz nitrozyniakowi powiedzieć. Więc jakbyś był ty masz tym, problem na ale twarzy. Ale daj mi to, zobacz, Jacek, tobie się nie da przerywać. Bo tam, ty chyba się tam często przechadzasz po Parku Południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma znamie na twarzy? Ja? To właśnie tak jest Jacek Murański, pomówić odnośnie pochodzenia. No ale chuj, on jest łysym twelem, kurwa, też. I ma mordę jak kartofel, jak już chcemy tutaj, jak już teraz fizyczności obrażać. Sorry, jeszcze Twitch coś, Administration. Mam do ciebie pytanie. Chłopcze, jakiś konkret. Nitrozyniak, mam do ciebie też bredzisz, pytanie. Bredzisz, chłopcze, bredzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku, i mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Murański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc chyba... Na tyle poważnie biorę jego kandydaturę. Dokładnie będą. Jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No, ta kadencja kończy się w roku 25, kolejne wybory, lekko licząc. Więc informuję cię, w Polsce kadencja w przeciwieństwie do parlamentarnej trwa prezydencka 5 lat. Teraz wybory będą w 25. Nitro, 25 plus 5 to jest? Halo? Okay. Ile? To akurat muszę przyznać, trochę się... Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo jesteś majtkiem, no to się majtnąłeś. No. Jeszcze podpiętym pod pampersy, więc majtnąłeś się. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piątkę wbić. Ale kto wie, może będą jakieś przyspieszone, nikt nie wie, jak to będzie. Oczywiście to nie jest moja groźba. Raczej wyborów na prezydenta nie przyspieszają, w przeciwieństwie do parlamentarnych. No ale spoko. Możesz winszować. Wow, pierwszy raz, że grałeś. Jeszcze masz coś mi do powiedzenia, nie? Ojca mi nawyzywasz matkę, siostrę, babcię. A ja mam pytanie, bo miało dojść do waszej konfrontacji. Mhm. Była umówiona jakaś przed walką nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka, no nie, akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w fight the day się. No to nie za to się dzisiaj się za to, Siergiej, ładnie wyświetliłeś. Także chłopcze, dziękujemy ci. Ale wiesz co, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za każdym razem nie pomawiał odnośnie, jakbym był Rosjanem. Dobrze wiesz, jakie to. Rosjaninem. I to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu twoich własnych słów. Ty się tym chwaliłeś. I w kontekście tego, że życzysz Polsce rosyjskiej okupacji i jednocześnie mieszkając we Wrocławiu mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już? Skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia kurwa. Babcia, sam się budujesz, nie powtarzam, budujesz, powtarzam kurwa, po tobie, kiedy, kurwa, budujesz, powtarzam budujesz, twój kurwa, przekaz, rację, chłopcze, ja po części był chłopcze, winny, kurwa, ale to daj odpowiedzieć, ale Jacek, bo zaraz kłamię i nie mogę, muszę to sprostować, nie powtarzam jak mantrę, tylko chłopcze, powtarzam po tobie, Siergiej, po tobie powtarzam. Nie, no idiota, kurwa. Jesteś, kurwa, łysym idiotą.
w wieku 50 lat zamiast kurwa bawić się z wnuczkiem, to ty chodzisz kurwa po programach i wyzywasz kurwa 20-latków. Chciałem ci pogratulować, jesteś naprawdę kurwa... Ja stwierdzam fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc kurwa, no, winszuję temu, jak spożywasz swoje ostatnie lata. To wyjdź na trzeciego po reporterze i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż dalej. Bo jesteś ode mnie o ile tam? 27 lat młodszy. Czy 20? Bo pierwszy, byłeś w stanie stać, trzecią walkę z drugiej, tego, kurwa, to tego, jest twoje tego szczura? Marzenie. Tego szczura? No, ale z dwoma połamionymi rękami. Ale to oczywiście, na trzeciego niech wychodzi. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. Ej, Maulacik w krótkich spodenkach. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. No, na zmęczonego to, podwójną walką. Ale wychodzisz? Kalesona, to nie jest moja ale wina. Wychodzisz? Ty. Nie stać cię chłopcze, na to. Wychodzisz? Na zmęczonego, na to. Jak to mówisz, starego dziada i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem ci tak, jesteś kurwa mnie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy z tobą w życiu rozmawiałem i nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozwój. Dzięki Nitro, że odebrałeś od Fejmu. No, trzymajcie się. Odebrał ode mnie, bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze.